Thank you.
działał cuder i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenajczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zaczęły gniewem ich serca i skrzykali zębami do niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga, i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca z Bałego Szatu. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a ty odsunął się do kolana, za Tobą głośno. Panie, nie poczytaj tego grzechu. Po tych słowach skończył. Oto słowo
godzinie pochwalam, że ten słowo przyszedł, skoro pokazał się odwagą, takiego odpowiedzią nieodwierzonego, więc dzień za jak ja zaprosił tutaj. Bardzo się serdecznie dziękuję. Kochani, podejrzewam, że to już pewnie nie jedno kazanie na temat świętego Szczepana i jego męczeństwa. Więc zobaczcie, jeśli się w kulturze, o czym już słyszeliście. Niemniej chciałbym zaprosić Was o takiej podróży po Piśmie Świętym na początek. I spróbujemy zobaczyć, jak ten fragment, szczególnie z Nim Tomu Słowacji, ten, który opowiadał o męczeństwie świętego Szczepana. On ma w każdym razie uważny czytelnik, jak może zauważyć, czytanie z tego opisu, okej, już to gdzieś słyszałem. Brzmi podobnie. Kiedy weźmiemy Ewangelię do świętego Łukasza, Dzieje Apostolskie i Ewangelia Łukasza mają tego samego, dwie części jednego dzieła. Możemy zauważyć podobieństwo do tego, co dzieje się z Jezusem. I detale, które są w jednym i drugim opisie, one na to wskazują. Pozwólcie, żeby na nim początek dwa słowa. Po pierwsze, w opisie jednym czytamy o tym, że Jezus mówi, lecz odkąd Syn Człowieczy siedzi w prawej rękawie i po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Te słowa korespondują z tym, co mówi Szczepan. On to widzi. Nie. Syna Człowieczego po prawej stronie. Potem mamy wielki wrzask i zgiełk, który robią Żydzi w trakcie procesu Jezusa. Domagają się tego ukrzyżowania. Zmagają się ich krzyk. Kiedy czytamy o nocnym Szczepana, ci Żydzi aż zastrzegali zębami i podnieśli wielki krzyk. Druga rzecz. Trzecia. Oczywiście Jezus modli się, Ojcze, Twoje ręce powierzę ukochanego, tak samo jak trzeba powtarzać tę modlitwę. Jezus modli się za swoich opraw, Ojcze, trzeba się modlić wiedzą w uczyniu. Tak samo również trzeba. Panie, nie czytaj tego grzechu. Szczepan, przedstawiony jest nam tutaj w sposób bardzo podobny, jeśli nie napisany, to Jezus. Szczepan i Jezus. Jezus. Szczepan jest bardzo podobny do Jezusa. To jest pierwsza rzecz, którą chcę, żebyście zwrócili uwagę. Dobrze? Szczepan bardzo podobny do Jezusa. Oczywiście. Drugi fragment, który koresponduje z tym, trochę mniej, ale jednak ważne szczegóły, które się powtarza, to jest chrzest Jezusa w Jordanie. Bo co mówi Szczepan? Szczepan mówi, widzę otwarte niebo. Widzę otwarte niebo. I otwarte niebo to też obraz, który mamy w opisie chrztu Jezusa w Jordanie. Otworzyło się niebo i Jan gdzieś uchwał się do tego, który występuje do Jezusa. Otwarte niebo. Te dwa momenty, inne momenty z opisu świętego Łukasza. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, to spróbujmy zastanowić się nad tym, bo niestety w fragmencie, który czytaliśmy, nie mamy napisane tego, co mówi Szczepan do swoich przeciwników, do Sanhedrynu. Pozwólcie, że przeczytam krótki fragment. On tam mówi bardzo długi taki wywód. Przywołuje od Abrahama całą historię narodu wybranego i kończy czymś takim. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi prorok. Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbuduje ziemi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego. Twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Poza dniami, nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. A wyście teraz go zdradzili i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo.
dobre. Widzimy Szczepana, który działa pełen mocy głosi Ewangelii. Działa cuda. Powierzywam, że zdrawia chorych, przywraca do sobie niewidomy. Robi dobre rzeczy i głosi Ewangelię. Dobrą nowinę. O czym? O tym, że Bóg jest blisko. Bóg jest blisko. I im to się mogło wiedzieć. Jak to jest możliwe? Co mówi jeszcze? Bóg kocha za darmo. Bóg ratuje za darmo. I tym bardzo pomożnym ludziom w głowie się to wnieść. I mają naprawdę taki opór i taki głód, że zatykają sobie duszę. Trochę dalej, okazuje się, że ci, którzy byli pierwszymi do tego, żeby rozpoznać Mesjasza, którzy wiedzieli najwięcej, zupełnie się z nim rozwinęli. Okazuje się, że jest pobożność zgubiła. Kontekst, w którym się dzisiaj znajdujemy, tego, że wczoraj było Boże Narodzenie, dzisiaj mamy moment męczeństwa, śmierci Szczepana, tak jak śpiewaliśmy, pewnie nieraz słyszeliście, Szczepan rodzi się dla nieba. Ten kontekst mówi nam o czymś bardzo ważnym. Mianowicie wczoraj świętowaliśmy moment, w którym Jezus przychodzi i bierze to, co nasze, na siebie. Człowieczeństwo, słabość, niemoc, bierze to, co nasze. To wszystko, co jest naszym trudem, staje się też jego trudem, dorastanie, dojrzewanie, problemy rodzinne. Bierze to, co nasze. Bierze to, co nasze. Po co? Po to też, żeby nam dać to, co jego. Tak się trochę wymienia. Bierze to, co nasze, a nam daje to, co jest jego. To, co jest jego. I Szczepan w opisach, tak bardzo podobny do Pana Jezusa, to dzisiaj nam mówi, że my, jako chrześcijanie, możemy mieć to samo, co Jezus. Możemy mieć to samo, co Jezus. I to się trochę w głowie nie mieściło tych, którzy go słuchali. Bo teraz pewnie większość z Was myśli, ok, czyli to samo co Jezus, czyli śmierć, cierpienie, krzyż, prześladowanie, odrzucenie. No i generalnie tak. Ale nie możemy się tego zatrzymać. Bo jeśli bierzemy to, co Jezus, otrzymujemy to samo co Jezus, mamy to samo co Jezus, to nie tylko tej części takiej smutnej i trudnej. Bo jeśli mamy to, co Jezus, to mamy to samo, czyli też całe błogosławieństwo, dobro, radość i co najważniejsze, bliskość z Bogiem. Bliską, intymną relację z Bogiem. Że to też możemy mieć. I o czym czytamy? I o tym czytamy właśnie w tym, co widzi Szczepan. Szczepan widzi nad sobą otwarte niebo. I to jest pewien standard, który ma każdy chrześcijanin. Ty i ja mamy nad sobą otwarte niebo. Dzięki temu, co robił Jezus. Widzimy nad sobą otwarte niebo. Święty Paweł powiedzieliście do Hebrajczyków, że mamy śmiały przystęp do tronu łaski.
śmiały, odważny, że tam możesz przyjść do tronu łaski, czyli do samego Boga, bezpośrednio, przez Jezusa, dzięki temu, co zrobił Jezus. Mamy to samo, co On. On miał jedność z Ojcem, my też możemy ją mieć. On miał radość, my też możemy ją mieć. On jest napełniony Duchem Świętym, my też jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Kiedy czytamy o szczepanie i czytamy o tym, jak bardzo jest podobny do Jezusa, to czytamy o nas samych. O tym, jak bardzo my też możemy być do Jezusa podobni. Otwarte niebo nad Tobą. I to nie tylko wtedy, kiedy siedzisz w kościele w ławce i modlisz się. Cały czas otwarte niebo nad Tobą. To jest kontekst życia chrześcijanina. To jest perspektywa życia chrześcijanina. I to otwarte niebo mówi właśnie o dwóch rzeczach. Że mogę tam wejść i kiedy zakończy się moje życie, to tam wejdę. Ale też to otwarte niebo jest drugą stroną. Że Duch Święty zstępuje, że łaska wylewa się. Niektórzy mówią, że Jezus przez swoją śmierć rozdziela to niebo i łaska spływa obficie. Rozdziela niebo i łaska wylewa się bardzo obficie na nas. Możemy sobie wyobrazić taką wielką, zabrzmiałą łaską kopułę, tak? Nad nami. Jezus rozdziela i wylewa na nas łaskę, miłosierdzie, hojnie, rozrzutnie, nie boi się marnować. To jest perspektywa, w jakiej my żyjemy jako chrześcijanie. To jest to, do czego mamy dostęp. W każdym kontekście naszego życia. Codziennie budzisz się rano, musisz umyć, wiesz co, nie było otwarte. Nie było otwarte. Chciałbym Was zostawić właśnie z tym obrazem otwartego nieba i zapraszam do takiego małego ćwiczenia na koniec. Spróbujcie teraz spojrzeć w górę, zapraszam w górę i zamykamy oczy i wyobrażamy sobie otwarte niebo. I widzimy to proszenie. Widzimy Boga, który patrzy na nas. Boga Ojca. Zobacz Jego wzrok. Pełen pasji, pełen radości i zachwytu nad tym, jak jesteś stworzony. Wzrok pełen pragnienia tego, żebyś był dobry, święty, żeby Twoje życie skończyło się pięknie. Zobacz Jezusa, który stoi po prawej stronie Ojca. Który wskazuje na Ciebie i mówi, to jest mój dar. Pełne szczęścia, pełne radości oczu, zwrócone na Ciebie. A gdzie Duch Święty? On zawieszuje błędy Twojego serca. Jest z Tobą w każdej chwili. Otwarte niebo nad Tobą. I Duch Boży, który zamieszkuje błędy Twojego serca. To jest rzeczywistość, w której żyjemy. Każdego dnia. Zwracam na mnie złożoną, sługi co do mojej
miejsce nieba, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Matki Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany był też za nas, a potem z grzechu Panem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak uznaje pismo, i wstał do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwałę za mniejszym i umarłym, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Oczywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie wybiera krwi i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznajemy jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekujemy zrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Święty Szczepan, który był dziś czcimy, został zaznaczony za głoszenie prawdy o Zbawicielu Świata, Jezusie Chrystusie. Przez wstawiennictwo tego niezłomnego świadka znieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Pokażę wezwanie, będziemy odpowiadać. Święty Szczepanie, módl się on za nas. Módlmy się za pasterzy Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby odważnie głosili całą prawdę objawioną i wcielali ją we własne życie. Święty Szczepanie, módl się za nas. Módlmy się za jedynych sprawujących władzę państwową, aby mężnie wyznawali swoją wiarę i niezłomnie stali na straży Bożego ładu i porządku w naszej ojczyźnie. Święty Szczepanie, módl się za nas. Módlmy się za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz za inne uczelnie katolickie w naszym kraju, aby jak najmocniej realizowały swoją misję służenia Bogu i Ojczyźnie. Święty Szczepanie, módl się za nas. Módlmy się za wrogów Kościoła, aby poznali prawdę, którą jest Chrystus, porzucili zło, otworzyli się na łaskę Bożego miłosierdzia i odzyskali w swych sercach pokój, który pochodzi od Boga. Święty Szczepanie, módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby w trudnym położeniu nie ustała ich wiara i nie utracili zdolności do przebaczania swym dziennictwom oraz aby jak najszybciej mogli żyć w pokoju i wolności. Módlmy się w intencji obecnej mszy świętej. Modlimy się o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Jarosława Niedziułki, trzecią rocznicę jego śmierci. Święty Szczepanie, módl się za nas. W chwili ciszy przedstawmy Panu Bogu nasze osobiste intencje. Święty Szczepanie, módlmy się w intencji tych, którzy zamawiają intencję szalną, aby Pan Bóg wynagrodził dobroć w serce. Święty Szczepanie, módl się za nas. I za nas samych, abyśmy dzięki Bożej pomocy byli zdolni potwierdzać naszą wiarę czynami godnymi dzieci Bożych i stawali się skutecznymi budowniczymi cywilizacji miłości. Spójrz na nas łaskawie, dobry Boże, i wysłuchaj prośby, które z ufnością do Ciebie kierujemy w święto świętego Szczepana, abyśmy ubogaceni tymi darami, jak najmocniej Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Thank you.
Boże, chleb życia i chwili zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zastał miłości. Radzę naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, podstawę duchowieństwa. Pamiętaj także o naszych bratach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce leży z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Ojcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Szczepanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Thank you.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławiony, który został wezwany na jego pójście. Komunia święta będzie udzielana przez rzędu, który przeszukaże także życie komunia święta do Szana Kulturowicza. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego miłosierdzia. Ty nam dajesz zbawienie przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość świętą pierwszego męczennika Szczepana przez Chrystusa Pana naszego. Pan z nami,